ty durna? Wracaj do domu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Największy mały aferzysta. Największy syf ever. Dzień dobry, dzisiaj jest wszędzie dzień czwarty vlogmasów, u nas drugi, jak zwykle musimy coś inaczej. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Mężu, powiedz dzień dobry. Chodź, Ruśka. Idziemy do przedszkola. Idziemy, chłopaki. Już, Edziu, się uspokoiłeś? Moc oczywiście zadawał od rana. Nie tak krzyczę. Ale wstyd. Ale jaja. No chodźcie. W oku ci śniegiem trafiło? Tutaj. Co ty gadasz? Teodorku, chodź. Wróciliśmy do domku. Ja zabieram się właśnie za śniadanko. To są, słuchajcie, te się nazywają chyba bułeczki fińskie z Lidla z awokado i pomidorkiem. Wiecie, jest tak, że każdy bloger, znaczy może nie każdy, ale większość blogerów ma jakąś taką wymarzoną współpracę. Ja tak ostatnio tak się zastanawiałam, jaka to by była moja wymarzona, jest, o coś jest, współpraca. I nie będę ukrywać, najchętniej bym współpracowała z Lidlem. Serio. No tak, wiecie, no stąd mi żarcie przywozili. No kurde, mega. No także Lidlu, jeżeli ty oglądasz, to jestem. Po drugie, przepraszam, wiem, że cię na chwilę z biedrą zdradziłam, ale to chwilowe. W ogóle się mnie przejmuje. Także no, jem siadanko. I zabieram się do montowania vloga z wyjazdu i to będzie pierwszy vlogmas. Ja wiem, że vlogmas powinien być codziennie, ale on jest taki, wiecie, no wiecie, kilkudniowy. Nie chciałam tam, nie byłam w stanie, nie chciałam, nie po to tam pojechałam, żeby pracować. No albo mega. Powiem wam, kozak. Także smacznego i zabieram się do pracy. Vlog jest zmontowany z tej mojej oczyszczalni. Muszę coś zjeść, bo troszkę upadam z głodu. Zrobię herbatkę. Ale najpierw trochę wam w sumie... Jezus, czekajcie, trochę was podproszę. Oj, sorry. A poczekajcie. Chciałam wam tylko powiedzieć odnośnie, parę słów odnośnie tej oczyszczalni, w której byłam, powiem wam, w ogóle tych warsztatów, na których byłam. Przede wszystkim może o samych warsztatach. Warsztaty były prowadzone... Ej! Warsztaty o nazwie Unstress Camp były prowadzone przez Basię Tworek. To jest nauczycielka jogi, która ma swoją szkołę w Warszawie, na placu Zbawiciela. Ta szkoła nazywa się Stan Skupienia. I generalnie w warsztatach chodziło o to, żeby się oprócz tego, że odstresować, to też nauczyć sobie walczyć ze stresem, nauczyć się walczyć ze stresem. Bo powiem wam, że co jak co, ale matki to są jedne z najbardziej zestresowanych osób i możecie mówić co chcecie, ale tak właśnie jest. Jestem pewna, może tak, Radek wciąż jest ze mną. Tak, to jest mój syf Radek. Czy już go nie ma, już wszystko ślad po nim. No, no, następny, masakra. W każdym razie chodzi o to, że wiecie, nagle na nasze barki jest rzucona
oprócz tego, że życie nam się totalnie zmienia i możemy sobie mówić, że no, nic się nie zmieniło, no to jest bzdura totalna. Może i nawet, mało tego, ja uważam, że na początku może i się nic nie zmienia, bo to dziecko jest małe i tylko śpi, może tam trochę później coś jęczy, ale generalnie może na początku i owszem, ale później, no niestety, znaczy niestety, niestety, ale po prostu wszystko się zmienia, bo jednak dźwigamy na swoich barkach ciężar po prostu naszego dziecka życia. Jeżeli jesteście mamami, a na bank większość z Was jest, to no, musicie sobie z tym stresem jakoś zacząć radzić i uwierzcie mi, nie wystarczy raz na jakiś czas wyjście z dziewczynami, ze swoimi koleżankami albo wyjście na masaż czy coś innego. Nie, ze stresem trzeba walczyć non-stop, codziennie. Chociażby przez, nie wiem, jakieś ćwiczenia oddechowe, relaksacje, ćwiczenia fizyczne. Codziennie. To nie może być raz na miesiąc wyjście z domu albo raz na miesiąc kąpiel w wannie, słuchajcie, ze świecami. Nie, to trzeba dzień w dzień wałkować i jakość życia się mega poprawia. Mówię to ja, osoba, która zazwyczaj jest mega zestresowana. Może powiedz, jak za mną tęskniłeś? Bardzo. Tak, może, bo sam z dziećmi byłeś. Nie, bardzo tęskniłem za moją żoną. Mhm. Bardzo. To już szkoda, że taki syf był w domu. O, syf, taki syf był w domu, jak go zostawiłaś. To był. Ej, mówiłam wam z godziny temu, że idę pisać tekst, jeszcze nawet go nie ruszyłam, a za godzinę muszę jechać po dzieci. Mhm. Życie. Co, chłopaki, wam cudowna mamusia na obiad zrobiła? Ej, leci bajka. Jak to się nazywa? Filip? Wajana. I jest odcięcie od mózgu. Macie, chłopaki, odcięcie od mózgu? Nie. Jak nie? Dobry obiad mama zrobiła? Mhm. Czyli najprostsze spaghetti, passata z kukurydzą i z przyprawami i makaronik. Pycha, Edward? Będziesz po tym silnym chłopcem? Tak? Fest? Będziesz brał udział w zawodach kulturystycznych? No i dziadek Jurek? No i świetnie. Proszę masznego. Jeszcze raz powiedz. Zjadłam pismo. Tak? Jakie było? Pismo. Nie kazałam mu tego mówić, prawda? Mam się nie kazać tego mówić. Ja tak mam mówił, prawda, że ty mnie nie karmiłaś? Nie, nie karmiłam cię, wszystko zjadłeś sam. Taki jesteś już, jaki jesteś? Tusi. No duży. Nie jesteś już moim pierdziążkiem. Czy jesteś? Nie. Jesteś jeszcze troszeczkę, jesteś troszeczkę? Nie. Takim bączkiem moim? Nie. Takim bączulkiem? Nie. Jak nie? No i co to jest, Brusiu? A pokaż, Brusiu, pozycję dziecka. A jak tak, nie leżysz? Ale pupka na piętkach, kochanie. Pupka na piętkach. I rozluźniona główka, pokaż, jest główka rozluźniona. Pokiwaj główką. Pięknie, o Jezu, jaka piękna pozycja dziecka. Ślicznie, Bruniu. Jesteś już joginem? Nie. Jak nie? Jogin to jest ten, który trenuje jogę. Edek, a ty zrobisz pozycję dziecka? Nie, bo nie umiem. No tak nie umiem, wszyscy umiem. O, jaka piękna pies z głową w dół. Ale nóżki muszą być bliżej, chłopaki. No o tak, mamuniu. No prawie tak. A wiecie, to jest jeszcze super, hiper fajne. Połóżcie się na pleckach. Czekajcie, teraz wam pokażę. O, to prosta. Czekaj, tak oto było. Ale barki na dół, barki na dół, kochanie. O, aha, jest do góry. Barki do góry, na dół, o. Pięknie. To jest pies z głową do góry. Popatrzcie, a połóżcie się na plecki. Patrzcie na to. Jesteście. Czekajcie, bo ja nie mam miejsca. Tylko. No po co się kolor? Zróbcie tak nóżkami. O, jest. Patrzcie, chwyćcie nóżki tak o, od wewnątrz. Od wewnątrz. Ale zgięte, tak o, z tej tak strony. O. Chwyć tu nóżkę, Todek. Zaraz na, tak o, ale poczekaj, tak o. Zegnij i no zegnij, no dawaj, tak trzymaj o. Tu. Zaraz ci pokażę, poczekaj, bo nie jestem w stanie was... No Todek, trzymaj tu stopę! Mama, nie.
No. Chwyć tu i trzymaj, i mocno trzymaj, tak o, mocno trzymaj. Potem nie pójść bąka. Zobaczcie, o tak o. Tak szeroko muszą być stopy, zobacz. Filip. Ja nie widzę. Ale tak, ale muszą być szeroko stopy. No to jak wstaniesz i zobaczysz, to zobaczysz. Patrz, o. Okay. I wtedy się całe uda z tyłu rozciągają i z przodu. Ale po co tam dajesz? Nie, musisz mieć... Nie. Mama, otwórz! O! Mama, tak! Super, brunet najlepiej! Bo mnie przygisnąłeś. No to przyżywa. No i tak rozciągasz, o. A musisz mieć... Tak, tak. Oj, Edek sportowiec zapomniał picia. Nawadniasz się, synu? Nawadniasz? Ale jesteś na plecie, jak się patrzyłem. Przez... Jako, że się już zbieramy zaraz do kompania. Panusie! Panusie! Panusie mali! Panusie mali! Ale co mają robić? Subskrybować? O, o. I dawać? Jeszcze raz powiedz. I dawać czuci w tule. Super, zrób pa. 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 A ja? A jeszcze, o Edek. Edek człowiek. Pa. Jest, proszę uważaj. Ja też chcę. Dobra, o Jezus. Pa. O Boże.